Bardzo serdecznie Wam dziękuję, że pomimo tej brzydkiej pogody super jest. Znaleźliście sobie chęć, żeby przyjść do biblioteki, spotkać się z Władysławem i z jego książkami, z Mariolką i z jej rękodzielnictwem. Mamy w tym roku piękną rocznicę stulecia odzyskania niepodległości. Specjalnie zostawiłam tego orła, który jak Feniks z popiołu odradza się, bo to w tym roku będzie ostatnie spotkanie, bo to mam taki cykl. Kto historii nie wie i jej nie kocha, jest jak dziecko, które ojca i matki nie zna. Jest to cytat z księdza Piotra Skargi. Również staram się robić takie spotkania, w których pokazujemy, że we wsi jest folklor, że była jakaś tradycja, więc tutaj cudowne rączki Mariolki świetnie się wpisują w tą drugą formę naszej działalności. Drodzy Państwo, oprócz tego, że przecudnie dzierga, co widzicie, cuda, również tutaj są próby jej malowania. Ponieważ jest to biblioteka, jest ciężko przesunąć wszystkie regały, żeby nagle stała się to galeria, więc może to jest tak rustykalnie, może rubasznie. Mam nadzieję, że Państwo się tu wszyscy dobrze czujecie. Zanim zapomnę, ja zdolności, drodzy Państwo, nie mam. Te cudowne prezenty dostaniecie dla Was. Każdy po swojemu sobie to ozdobi. Żeby nie było, że hasło jest naszego spotkania, czy to czy talent, czy anielska cierpliwość, bo obydwoje, no, wkład pracy naprawdę wielki. Ja chciałam zrobić leśnego skrzata, wyszedł polny dziad. Nie oczekujcie więcej. Jeśli ktoś chciałby, żebym pomalowała sztachety, tyle potrafię. Żadnych zdolności artystycznych. Żeby nie trzymać w napięciu Mariolki, bo ona biedna cały czas mówi, bo to jest moja koleżanka rocznikowa, co widać, piękna i młoda, prawda? No nas jest tu dużo, bo to dobry rocznik był, tak? Pytam się, co mam powiedzieć? Ja mówię, u nas staram się, żeby to nie było tak sztampowo, że wychodzi prelegent, mówi, nie wolno oddychać, proponuję, zapraszam Lucynę. Proponuję, żebyśmy... Tak, płaszczyk może być na mnie. Troszkę się odchudzę. Przyda się. Proszę oddać płaszczyk. Przepraszamy za spóźnienie. Mówiłam, że mamy studentów we wsi. No, mówiłam. No Lucynka ciągle wygląda jak 15-latka, więc ona prosto z gimnazjum. Ja bardzo proszę, Fada będę wiedziała skąd brać. No co Marielko chcesz nam o sobie powiedzieć? Skąd się wzięło to, te cuda? Skąd? Kiedyś tam robiłam z babcią, jako młoda dziewczynka, ale później dużo lat nie robiłam, zapomniałam. Przyszły takie długie zimy, długie wieczory, kupiłam sobie szydełko i zaczęłam polować. No, początki były trudne. Tak nieraz mi jakaś koleżanka mówiła, ja bym w życiu tego nie robiła, bo nie mam cierpliwości. A to właśnie wyrabia cierpliwość. I tak zaczęłam. Tak robię do tej pory. No a malowanie to też takie hobby moje. Tak jak i te wszystkie moje robótki hobby. Mam jeszcze inne hobby. Zbieranie różnych staroci. Przede wszystkim najwięcej mam rodzinnych pamiątek. Każda ma jakąś historię i to jest dla mnie bezcenne i bardzo wartościowe. Tak samo i znaczki, pieniądze, no różne rzeczy. To jest sztuka, zbierać pieniądze i ich nie wydawać. Nie da się, dużo, to znaczy, dlaczego się nie da? Dużo znalazłam w ogródku.
Dużo, nie dużo. A czy był tam sklep, czy jakiś geneza jest tego, tych pieniążków, które tam w ogródku się znalazło? O starych pieniądzach, żeby nie wynieść, proszę sobie popatrzeć. Kiedyś dziadek mojego męża miał tam trafikę. Pradziadek. Pradziadek. Ale wydaje mi się, że tutaj był front, ponieważ z pierwszej wojny światowej są te pieniążki. Tak samo jak jakieś tam łuski po nabojach. Różne takie. Także dla mnie każda rzecz jest jakaś taka. Mam sentyment do tych rzeczy i zbieram to wszystko. Kiedyś moje wnuki to odziedziczą. Wnuk się zachwyca, już ma crazy po babci, mają przepiękny domek. Jacek, gdzie jesteś? Chwała wam za to, że nie zmieniliście tej struktury zewnętrznej, a przede wszystkim wewnętrznej, tej ciepłej, dobrej aury tego domu. Pięknie jest i na zewnątrz, i w środku. Kochani, pozwólcie, jak już wywołałam Jacka, mamy Władysława, żeby nie było, że zacznijmy od jego książki. Powiem wam, drodzy państwo, że najlepiej obnaża się autor poezji. Cenię Władzia literaturę popularno-naukową, bo to w tym trzeba być pracowitym i też trzeba sobie nałożyć pewną dyscyplinę. W powieściach można fantazjować, chociaż ja nie wierzę w tą fikcję literacką, zawsze jest jakieś odniesienie do kogoś, czasem to jest przebarwienie, natomiast poezja Władysława, poezja jest specyficzna. Sław z pozoru jest takim statecznym, wydawałoby się zimnym mężczyzną. Nie będę czytać erotyków, bo tak można nazwać jego wiersze do żony. Do żony? A skąd taka pewność? Bo córka słucha. Ale przekornie, ponieważ mamy tutaj dużo mężczyzn, przeczytam wam przepiękny i przemądry wiersz. Zawsze przed świętami my kobiety dostajemy kociego rozumu, chcemy mieć wszystkiego za dużo, za czysto i za szybko. Mężczyźni się wtedy denerwują i najczęściej dochodzi do sprzeczek. U mnie w domu rodzinnym była tradycja, że w Wigilię do momentu składania sobie życzeń nie wolno było mówić. To była gwarancja, że się nikt nie pokłóci. No panowie, coś dla was. List do żony. Napisz list do żony, choćby z drugiego pokoju. Podziękuj za troskę, magię chwili ulotnej, miłość serca, nieskażonego zdradą. Napisz słowami prostymi, co do niej czujesz, jak bardzo ją kochasz, za to, że jest z tobą dzień w nocy. Od wielu, wielu lat. Napisz prosto z serca. Moja ukochana, podziwiam cię, szanuję. Nadal jesteś piękna jak marzenie, z siwizną na skronie. Napisz, najdroższa ty moja, tyś całym moim światem, słodkim migdałkiem, baśniowym stworkiem. Słyszę bicie twojego serca, choć dzielą nas drzwi. A jeśli napisać nie potrafisz, pomimo dobrych chęci, nie spocznij na laurach. Nie siedź z założonymi rękami, wstań i idź. Powiedz jej, że wciąż ją kochasz, choć dzieli was mur milczenia.
No pięknie. No dobrze, żebyście o tym nie zapomnieli. Tak jak powiedziałam, spotykamy się przy kolejnej już książce. Tutaj jak ptaszki śpiewają, Władysław popełnił i już proszę siedzieć. Kilka. Mieszkańcy Biadolin to znają tą Biadoliny. Może nieliczni przeczytali Wielcza. Ja to w ogóle marzę, żeby Władysława adoptować wraz z żoną, którą kocham. No, jak gdyby się z nią nie ożenił, to ja bym się z nią ożeniła. Naprawdę. Bardzo miło. Jak zamieszkacie w Biadolinach, ja tu mam tyle segregatorów. Będziesz siedział u mnie. Będę cię dobrze karmić. Będę dbać o was, a ty pisz. Biadolinom należy się porządna monografia. Do przemyślenia. Jeszcze skończę. Wiem, że już chcesz mówić, ale musisz się wycieszyć. Drodzy Państwo, na poprzednich spotkaniach wspominaliśmy ludzi wielkich z Biadolin. Trudno by było, żeby nie powiedzieć o jednym z ojców demokracji, o człowieku, który najwięcej zrobił dla wsi polskiej. Bardzo ładnie tutaj wspomina Władysław Wincentego Witosa w swojej książce. Nie przegadał tego. Niestety nie ujawnił tajemnic, które by nas najbardziej kręciły. Ale ja zawsze mówię, póki żyją potomkowie, lepiej milczeć, niż kogoś zranić. Za dużo. Bo czytelnik by się ucieszył, bo no nie ukrywajmy, wszyscy wiemy o tym, że Witos się podobał kobietom. Ładnie mówił. Bywał w świecie, więc lepiej był ubrany, tak? Na proste dziewczyny, no to czy kochały się miłością spontaniczną, czy czasem może czarowały go, żeby coś sobie załatwić, to już do tego nie dojdziemy. I niestety, jeśli ktoś liczy na te bujne szczegóły, to się nam zawiedzie. Pięknie, tu jest, mało mamy młodzieży. Ja wam... Nie no, człowiek tyle lat ma, ile się, na ile się czuje. Przyszły moje dziewczynki z kółka historycznego, które gnębią mnie historią starożytnego Egiptu. Karolina jest w tym boska, jak mi daje testy do rozwiązania. Słuchajcie, to mi się synapsy wszędzie spinają, nawet w piętach. Władysławie! Słucham cię. Kupę dobrej roboty zrobiłeś. Co nam chcesz? Tylko nie opowiedz całej książki. Błagam cię, nie opowiedz. Ja książkę właściwie nie będzie tak za wiele. Ja skupię się troszeczkę na tematach innych, ale tak w pierwszej kolejności serdecznie witam Państwa na dzisiejszym spotkaniu tutaj w Biadolinach Radłowskich. I co ja chciałem? W pierwszej kolejności widzę, dużo twarzy znam tutaj, którzy są tutaj na sali, ale tak szczególnie chciałbym jeszcze powitać tych, co po raz pierwszy są w Biadolinach Radłowskich. Na przykład moja koleżanka z pracy, Stasia Markowa z Tarnowa, no, jest tutaj też historyk Lucjan Kołodziejski z Borędzina, jest również Adaś Gumuła z Tarnowa, literaturoznawca i piszący wiersze. No i nie wspomnę, chyba Państwo znacie, może niektórzy też dyżurnego ruchu z Biadolin, Huberta Bedeka. Wszystkich witam tutaj serdecznie. Teraz go poznajemy. I co ja w pierwszej kolejności to chciałbym powiedzieć tak. Wychodząc dzisiaj na to spotkanie, żona powiedziała mi tak: Marek, ogranicz sobie te rady słowne, powiedz kilku zdań, jak to masz powiedzieć, zakończ spotkanie i nie chcę już będzie spowiedzieć. Jest tam pani Małgosia, ona wie, co ma mówić. Tu jest kłopot, bo ta kobieta też nie ma ograniczeń z nami. No i niestety ja sobie powiedziałem, no dobrze, tak zrobię, ale niestety druga sprawa jest taka, że jednak coś chciałbym Państwu przekazać od siebie. No i chyba na tych kilku zdaniach się to nie zakończy. Będę chciał mówić zwięźle, do rzeczy, a jak to wyjdzie, to dopiero będzie po zakończeniu.
Jeżeli Państwo pozwolą, to mimo z tego, co ja już mówię, siwy wiek, nogi nie te, może sobie usiadłbym. Tak, no widzę, nie ma sprzeciwu, czyli... A jeszcze jedna taka dygresja. Proszę w czasie spotkania nie krępować się, jeżeli coś będę mówił nie tak, przerywać, pytać się, bo to, jak mówiłem, spotkanie jakby było takie komercyjne, jak pani Małgosia powiedziała. Mamy się czuć rodzinnie. O to chodzi. Czyli zgoda jest, na żebym sobie usiadł. Dziękuję. Nie korzystam z przekazów multimedialnych, chociaż korzystam z komputera, ale dla mnie najważniejszym w życiu zawsze było słowo pisane. Więc słowo pisane mam tutaj też przygotowane w kartce papieru i będę korzystał, jeżeli no, zajdzie taka konieczność. Ale na pewno zajdzie, no to, to niestety już będę sobie korzystał z tego. Na stronie biblioteki, tej biblioteki oczywiście, wyczytałem wpis taki zamieszczony, który mówi tak. Wartkowe pisanie, talent czy anielska cierpliwość? Nie trudno się domyślić, kto ten wpis zamieścił. Wszyscy wiemy, kto ten zamieścił. I co ja sobie wówczas pomyślałem? Czy ja, czyli Władek, mam jakiś talent? Może i tak jest, jakiś talent posiadam. Ale dam je przykładowo, gdyby przyjdzie mi napisać list, przypuśćmy do siostry, do rodziny. Oczywiście, siadam do stołu, piszę. Za godzinę patrzę, co mam napisane. Dwa słowa, kochana siostro, zgroza. Nie idzie pisanie listów do rodziny. Ale gdyby mi przyjdzie napisać, przypuśćmy jakieś opracowanie, no historyczne, czy żeby do urzędu jakieś pismo, no nie ma problemu. No to jest taka sytuacja. Wróćmy jednak do owego wpisu cierpliwości anielskiej. Bowiem cóż on oznacza? Według słownikowej definicji to nic innego jak mieć wyrozumienie dla czyichś błędów, mieć zrozumienie dla innych ludzi, nawet kiedy, jeżeli robią coś źle. Czyli mieć tą ogromną cierpliwość. Czy ja o sobie mogę powiedzieć, że mam anielską cierpliwość? Czy osoba, która pisze wiersze, książki, ma dar anielskiej cierpliwości? Sprawa dyskusyjna. Pomyślałem sobie, a może pisząc o anielskiej cierpliwości, pani Małgosia nie miała mnie, tylko jednak panią Mariolę na myśli. Bo pani Mariola dzierga, wyszywa, maluje. Przy takich pasach człowiek faktycznie musi mieć anielską cierpliwość. A pisarz, dojdziemy do tego, czy ma tą anielską cierpliwość, czy nie. O mojej rozterce zdefiniowania, kto musi mieć anielską cierpliwość i być, chcą być człowiekiem twórczym, no to zwróciłem się z tym zapytaniem do pani Małgosi. To było tak, jak odwiedziłem. Było taki czas. Tak. I co się okazało? Zostałem zbeszczany przez panią Małgosię. Stwierdziła ona, na moim gruncie, no. Taka jestem. Stwierdziła ona tak. Każdy twórca, niezależnie, czy jest poetą, malarzem, rękodzielnikiem, musi mieć w sobie ową przejaw anielskiej cierpliwości. Ty też to masz, tylko może nawet o tym nie wiesz. No dobrze, niechaj tak będzie odpowiedziałem. Możemy tak. Przecież autor książek no, musi cierpliwie poszukiwać materiału, sortować je, przetwarzać, przepisywać, być spokojnie opanowanym, by móc bronić swojej racji. Musi cierpliwie wysłuchać takich uwag od rodziny. Zacząłby robić coś konkretnego, nie siedział przy tym komputerze. Cóż ci to da? Pożytecznego nie da wiele. Komu to będzie służyć? Tak. Ludzi do swojej racji nie przekonasz. Słyszą Państwo, jaki człowiek musi być cierpliwy, mieć tą anielską cierpliwość? No niestety, taka jest prawda. A teraz zajmijmy się kwestią talentu. Pisać wiersze, by pisać wiersze, utwory prozatorskie, trzeba mieć talent. Nie każdy z nas ma poetycką duszę. Poetą trzeba się raczej urodzić już. To coś siedzi w nas, drzemie, potrzebuje impulsu, iskry, która by spowodowała, że człowiek ma tą ciągotkę do pisania. Nie każdemu ta sztuka się udaje. Nie każdy ma serce. Mówię w cudzysłowie do pisania. Drodzy Państwo, występuję tutaj w podwójnej roli właściwie. Jako, no,
marny poeta i jako pisarz pisze książki. Powiem jedno. Poezję trzeba nosić w sercu i ją kochać, bowiem ona rodzi się w sercu. Słowa, czyli zwierciadła duszy, cisną się na usta w chwilach, kiedy człowiek coś rotuje, fascynuje, kiedy dosięgła nas na przykład strzała muzy Erato. Częstochowskie rymy może pisać każdy, ale wysublimowaną poezję to raczej nie. Trzeba jednak przyznać szczerze, że współczesna poezja zaczyna powoli przeradzać się w prozę. Wiersze stają się jakąś słowną wypowiedzią na dowolny temat, coraz mniej w nich metafor, niedomówień, potyczek słownych, uogólnień, za dużo gazetowych sformułowań. Nie ma owej gry słownej. A przecież poezja winna gustować pięknie słowa, by celnie trafić do serc słuchaczy czy czytających wiersze. Kobiety szczególnie są wyczulone na słowa. I dlatego tak często padają ofiarą oratorów mężczyzn, którzy nie szczędzą czułych słówek, zwodzą je, a najczęściej uwodzą. Ja takim oratorem słowa niestety nie byłem, nie jestem. Udało mi się uwieść tylko jedną kobietę, wcale czego nie żałuję. Ej, no próbowałeś. Właśnie, to ja teraz dopowiem, przepraszam, Władziu, ty się żalisz, czy ty się chwalisz? No nie zachwalę. I tak, ale co jest ciekawe. Twój biograf osobisty dotrze do szczegółów. Tu mała dygresja. Nie jestem pewien tego, czy ja uwiodłem swoją lubą, czy ona mnie uwiodła. No, niestety. Chemia. Przeczytam Państwu taką humoreskę właśnie związaną, jak mężczyzna poczuł się urażony. Tytuł wierszyka w parku pod kasztanem. W parku na ławce pod liśćmi kasztana był wyryty napis, zwrotka tak napisana. Siedziałem tu i pisałem do mojej lubej Elusi. W niej się kochałem, ona wciąż mnie kusi. Niebawem spod mego kozika, co w kieszeni mi się nie domyka, wyryłem nowy napis, dając swojej elokwencji popis. Siedziałem tu i czytałem, wpisem się nie zachwycałem. Dlatego to na was grałem, bo Elusię tę kochałem. Po upływie kilku dni w domu bardzo mi się cni. Poszedłem w miejsce znajome, czując wewnętrzną ostomę. Ktoś dopisał wprawną ręką, co czytać dla mnie było męką. Siedziałem tu z Elusią, pieściłem ją calusią. Oddała mi serce i ciało, wciąż by mi było jej mało. Krew mnie całego zalała. Elusia przecież mnie kochała. Było to kłamstwo wierutne, słowa wielce bałamutne. Zgodnie z prawdą napisałem, że z nią tu przebywałem. Ja z Elusią tu leżałem, płci swojej folgowałem. Oddała mi ciało i duszę, a ciebie kłamcą duszę. Odzewu na te słowa nie było, pisanie na tym się zakończyło. Nie wiem, czy to wiesz adekwatnie do tego spotkania, ale tak jak mówię, to jest właściwie humoreska. Kto poezji nie lubi, nie kocha, no to nie będzie jeszcze miał styczność, bo za chwileczkę... Szymborska popełniła wiersz, niektórzy lubią poezję, to znaczy niektórzy. Tak. Chciałbym teraz właśnie uściślić, jak na naszych oczach następuje metamorfoza poezji, ale w drugą stronę właśnie. We współczesnej poezji za mało jest poezji. Podam przykład. W ubiegłorocznej edycji literackiego konkursu pod nazwą Źródło, które organizuje i gmina Bożęcin wraz z Mosickim Centrum Kultury, a wiersze oceniali poeta Józef Baran i profesor Marek Karwala. Podczas wręczenia nagród Józef Baran powiedział tak, jako jury, że miał wielki problem z przyznaniem pierwszej nagrody, bowiem nadesłany utwór był raczej utworem prozatorskim, a nie poetyckim. Ale oni sami uznali go za utwór poetycki. I o czymś to świadczy, o czymś to mówi. Ta wypowiedź Józefa Barana, znanego przecież poety, pisarza, potwierdza właśnie zachodzące te przemiany, jakie w tej chwili w poezji zachodzą, jak tak bym powiedział. I znowu, w tegorocznym konkursie w tej samej literackiej Źródła pierwszą nagrodę otrzymała pani Antonina Tosiek. Oto jeden z nagrodzonych wierszy, proszę go z uwagą wysłuchać, by móc ocenić kolejny prezentowany przeze mnie wiersz. Antonina Tosiek, pierwsza nagroda, to tylko niedziela.
Co liczysz, głupia? No już. Takie są prawa niedzieli. Że koguta się ubija, to ty. Pierwszy raz na gospodarstwie jesteś. Tyś taka zdziwiona, nie czyń się. Bo nie trafisz, a tu jeszcze oskupać trzeba. Głowę na pienik i ciach się kierą. Nie upchniesz? To daj ja czasne. Wszystkie pouciekały. Zobacz, jakby czuły. Jakby się bały, że i one na pienik ciach. Skąd to we wszystkim to żyje? No skąd? Taka wola życia, byleby tylko nie na pienik. To tam musi być, że się tego nawet kury boją. No to jest właśnie nagroda, jedna z pierwsza nagroda przyznana przez właśnie ten żyli z Józefem Baranem na czele. A teraz zaprezentuję drugi wiersz i tak dla porównania, który bardziej według Państwa będzie brzmiał poetycko. Nie wiem, autora nie mówię o autorze, tylko proszę tak ocenić własnym sercem. Nieziszczone pragnienia. Bardzo bym chciał podążyć, gdzie poniosą oczy, by dojść do punktu, skąd nie ma powrotu. Stanąć obok horyzontu zdarzeń, by zacząć śnić. Otworzyć bym chciał serce na oścież, by wlała się do niego struga miłości. Podminowane uczuciem stanowy, jak wokół cyklonu, zatrząs się całe pod naporem wrażeń, złoży ręce jak do modlitwy, marzył, bez końca. Ma dusza woła głosem pełnym udręki, kochać wcale nie jest łatwo. W każdym załomie życia czeka rozczarowanie, grubą nić niepewności. Kierownica co rusz skręca na drogę pełną wybojów, opanować ją wcale nie jest łatwo. Woła go pomoc, jęty panicznym strachem, wroga cisza, pozdrowienia ciśle i nic ponadto. Jak tu więc marzyć? Jak tu śnić? Kiedy stoisz zagubiony w kolejce po szczęście, z pustką w głowie, rozartym sercem, do którego wpływa sama gorycz z kieszenią pełną porażek. No, były dwa wiersze. Jak by to Państwo ocenili? No ja mówię, poezji się raczej nie powinno się oceniać, bo każdy ocenia według własnych zapatrywań i uważa, ten będzie ładny, ten jest zdobany. Ale tu ten wierszek, który jakby Państwo ocenili, może ktoś by wypowiedział się na ten temat. Proszę się nie krępować. No może literaturoznawca. Jest taki pan. Ja myślę tak, że ten pierwszy tekst to była raczej proza taka filozoficzna. No bo tam nie ma takich typowych elementów tradycyjnego wiersza. Nie ma rymu, Ale już skamandryci zaczęli bawić się słowem. No pewne elementy, po czymś jakby poznajemy tą poezję, dotychczasową przynajmniej. Wiadomo, że poezja buduje jakiś nastrój. No, po tym tekście też można się spodziewać, że jakiś odzew, że tak powiem, w sercu u kogoś tam zbudzi. No, zwłaszcza w ludziach, którzy są obeznani z tematyką gdzieś tam ze wsi, pomiędzy Bubu i Kukuta i tak dalej, no, każdy jakiś tam obraz z tym ma. Natomiast no, brakuje tych tradycyjnych, uznanych dotychczas elementów, które w wierszach są. No, ten drugi tekst bardziej... Jesteśmy przyzwyczajeni do takiego odbioru. Czyli jako jury, jednak tam ten drugi wiersz, czyli mój, by ci się bardziej podobał? To znaczy, bardziej bym go do poezji zaliczył. Bardzo mi miło usłyszeć to swoje ust, bo no, jako, znam cię jako znawcę poezji, więc dlatego te słowa są dla mnie wielce budujące. Dziękuję. A ja przepraszam, Władysławie, ktoś... że ci się wtrącę kolejny raz. Drodzy Państwo, poezja, ja rozumiem, że to jest coś specyficznego. Ja sama jak czytam, w zależności, to znaczy nie potrafię otworzyć tomiku poezji i przeczytać go cienkiem. Nic z tego nie wiem. To jest po prostu takie czytanie. Nie wiem, może to kobiety tak czytają, w zależności od pogody, od nastroju, od przeżyć. Za każdym razem to się inaczej interpretuje i nieraz ucząc się czy w liceum, czy na studiach, spierałam się, no bo są pewne trendy. Tak oceniamy, to autor chciał pokazać, tak powiedzieć, ale poezja to jest ta mowa duszy. A co chciałam Państwu powiedzieć? Mija rok 2018. Pożyczyłam jeden tomik poezji. Jeden tomik.
Ja nie wiem, jak wyglądają teraz szkoły średnie. Dla mnie jest to przerażające. Jedna maturzystka, która zbłądziła do biblioteki, do opracowania, do lektury. Dawniej to było niepojęte. Nas nikt nie uczył czytać ze zrozumieniem. Myśmy po prostu byli genialni. No w pewnym sensie ma rację. Tak, że nie mieliśmy telefonów, internetu, bo nie ukrywajmy, język jako żywe tworzywo zmienia się i jakbyśmy się zapytali młodzieży, jakby się skrócili w jednym zdaniu ten wiersz o kogucie, o śmierci koguta. Należało mu się czy nie? No będzie problem, ale ja uważam, że Żyli, czyli Józef Baran, jest człowiek ze wsi i on to czuje, ten podtekst, jaki jest zawarty w tym wierszu. I może dlatego ocenimy też jako pierwszą nagrodę. Józef był chory i on odbierał to przesłanie grożącej śmierci. Śmierć to tak jak sobota dla koguta, tak? Może lubił rosół. Na pewno, nie lubił rosół. To jest fakt. Jeżeli będę mógł na troszeczkę coś powiedzieć, to pani gospodyni mi pozwoli, to jeszcze coś powiem. Ale kwestia to będzie taka związana z moją osobą dążenia ku poezji, jak to się działo. Ja wszystko się zaczęło. Moje spotkanie z poezją datuje się od bardzo dawna, od młodzieńczych lat, kiedy zetknąłem się jako chłopak tam 14-letni z romansami, romanse i balady, romansy Adama Mickiewicza. Niektórych tych balad uczyłem się na pamięć, żeby dziewczynom zaimponować. No chłopak jak mówi 35 zwrotek wiersza, balady, chyba to coś, to nie takie strasznie, jest do rzeczy, można by powiedzieć, nie? No i taki był proces, że tak się człowiek uczył. No później jak zwykle był Słowacki, Norwid, Leśmian, Kasprowicz, Gałczyński, Tuwim, aż doszliśmy do Miłosza. I Miłosz jest trudny poeta. Naprawdę, kto czytał Miłosza i jak go polubił, to naprawdę dla mnie jest gość the best. Bo niestety trudno się go czyta, trudno się analizuje jego wiersze. A już jeżeli chodzi o Wisławę Szymborską, to jestem zachwycony znowu pod kątem jej pisania wierszy i w ogóle. No są świetnie napisane, czyta się bardzo fajnie. No, niektórzy się zdziwią nawet, że taka pani Wisława Szymborska napisała o Adolfku, nie? Piękny wiersz. Ale o kim? O Adolfu czy Adolfie Hitlerze jako dziecku, nie? To by się wydawało, że jak można pisać o Adolfie Hitlerze wiersz. No ale bardzo fajny wiersz, można powiedzieć, napisałem. A jeżeli jest taka prawda, to do twórczości Herberta Przeróżewicza to jakoś nie mogłem się przełamać. Nie wiem dlaczego ta poezja ich nie jest dla mnie przekonująca. A za to, jak mówiłem, cenię Józefa Barana. Ja wiem, że Ludzku, kolego, mój drogi przyjacielu, ty jesteś od poezji daleko, ten temat może nie jest taki dla ciebie ciekawy, no ale słuchaj, proszę, wytrwaj na posterunku i... No, moja omnipotencja jest przewładna. No właśnie. Jeżeli chodzi o Józefa Barana, to chciałem kilka słów powiedzieć. Może państwo znają twórczość pana Józefa. Ja troszeczkę znam i czytałem, jak mówię, jestem pod jego wrażeniem. Za późno go poznałem, osobiście również. Jego dorobek pisarski, w tym jego poetyckie utwory, jawią mi się jako krzyk o status quo ante, nieskażonego wiejskiego życia, życia z naturą, przemijania i odradzania się. Poeta ten pisze to czuje. I to jest piękne. Owa egzystencjonalna strona życia każdego z nas. To samo odczuwam ja, że rodzi się w sercu, w umyśle, zwrotka za zwrotką, ten ciąg wyrazu składający się na wiersz. Zamykając oczy, odczuwa wokół mnie tętniące życie. Zloty i upadki człowieka. Moralne dysonanse natury ludzkiej. Każdy z nas inaczej odbiera przejawy życia. Ma swój wewnętrzny, duchowy świat przeżyć i to jest dobre. Nawet bardzo dobre, bowiem różnorodność przeżyć świata ducha pozwala nam się poczuć kimś ważnym.
Pielęgnujmy ów duchowy świat jako psychę, co daje nam wiele radości i zadowolenia z życia. Dlaczego piszemy wiersze? Pytanie zasadne. Piszemy, bo mamy taką potrzebę. Poezja rodzi się w każdym, kiedy opuszczamy swoje rodzinne strony, a bardzo nam brak zapamiętanych z dzieciństwa swoich naszych krajobrazów, naszych stron ojczystych, małych ojczyzn. Piszemy wiersze, aby upamiętnić ten cudowny świat naszego dzieciństwa. Momenty pierwszego miłosnego zauroczenia, odkrywania dorosłości. Opisujemy uczucie bycia matką, ojcem i dziadkowania. Wnuki są inspiracją do twórczego działania na polu poezji. Szczerą prawdą jest, że człowiek w wieku dojrzałym tęskni do widoku, zapachu zapamiętanych dzieciństwa. Czy pamiętamy oczywiście ten zapach pieczonego przez mamę chleba? Pamiętamy mleko, udój wieczornego mleka. Do śmierci to się pamięta. Tego wszystkiego brakuje człowiekowi, gdy siwy włos zaczyna okalać skronie i dlatego również w tym wieku sięga się po pióro. By uwiecznić, zatrzymać te cudowne chwile, które tkwią w naszą myślę i nijak nie chcą nas opuścić. Ale dość o poezji, bo jak mówimy, no, nie jest na topie poezja, można powiedzieć. Na chwilę chciałbym zatrzymać się przy mojej twórczości prozatorskiej. Twórczość ta, jak dotychczas czytelnikowi, nie jest znana, bo jeszcze nie publikowana. Cierpliwie czeka na wydanie w nowej książce. Kiedy to się stanie? Może w najbliższej przyszłości. Aby nie być gołosłowny, jeżeli Państwo sobie zażyczą, zaprezentuję jedno z moich prozatorskich utworów, takie niezbyt długie opowiadanie. To tylko od Państwa zależy, czy to mam przeczytać, czy to zostawić dalej sobie w szufladzie. Spróbować. No to w takim razie przeczytam. Opowiadanie nosi tytuł A mnie szkoda lata. Nadeszły wreszcie upragnione wakacje. Pełny luz, swoboda, leni uchowanie i spanie prawie do południa. Jak co roku w te wakacje wyjechałam wraz z rodzicami i młodszym rodzeństwem nad Bałtyckie Morze. Zatrzymaliśmy się w ruchliwej, ludnej dzielnicy Gdańska w Jelitkowie. Wielecie Jelitkowo zmienia się prawie w kurort. Naprawdę gwarno jest i tłoczno. Czułam się wówczas, jakby byłem w jakimś gigantycznym mrowisku albo w szczelim ulu. W czasie dnia z nieba lał się niemiłosierny żar. Słońce grzało tak mocno, że wydawało się, że gorące powietrze pucha, jakby wydobywało się rozpalanego do czerwoności pieca. Nie czułam się wtedy dobrze. Oj nie. Dla mnie najodpowiedniejszą porą do podziwiania morza, wsłuchiwanie się szum fal dobijających do brzegu był wieczór. Dopiero wtedy mogę upajać się samotnością. Codziennie wieczorem wymykałem się w odludne miejsce na prawie pustą plażę. Siadałem na kłodzie drzewa, wyrzucony przez morze na miałki biały piasek i marzyłam. Patrzyłam na wieczorny zachód słońca, rozbryzgujące się po powierzchni morza promienie słoneczne. Podziwiane i cudowniejsze zjawisko, krwista, ogromna jak nadmuchany balon zata słoneczna, chowa się w mrocznych głębinach rozległego morza. Promienie te wydobywały się spod linii widnokręgu i z dołu, w oświetle rozpogodzone amarantowe niebo. Co za wspaniała gra światła. Feria tego widowiska chwytała mnie zawsze za serce i trwałam w tym zachwycie długie, długie minuty, patrząc jak całe morze zatapiało się w mroku nadchodzącej nocy. Nie mogłam wyjść z podziwu, spoglądając na ostatnie widoczne promyki, które swym blaskiem odbijały się na grzywaczach i grając pomarszczoną powierzchnią morza. Zatopiałam się cały z otaczającej mnie ciszy wieczoru, by móc sobie spokojnie pomarzyć na śnięcie. Tylko od czasu do czasu po bezludnej już plaży przemknął spóźniony wędrowiec czy amazon niecodziennie widoku, a ja nadal uporczywie trwałem na swoim posterunku jaka westalka pilnująca wiecznie płonącego ognia. Pewnego wieczoru zasiedziałam się nieco dłużej niż zwykle. Słońce już dawno poszło spać, a ja siedziałam. Przyglądałem się cudownie rozbieżonemu niebu. Gwiazdy odbijały się w spokojnym, szerokim luszcze wody, przeglądały w otwartym obliczu morza. Nagle ciszę nocy przerwał głośny, jakby przejmujący szlok. Ktoś szedł brzegiem morza i płakał. Me serce trzepotało z lęku, jako że ten szlok był taki bolesny, że na zimny kamień by się poruszył, cóż dopiero człowiek. Bezwiednie zerwałem się na równe nogi i sama nie wiedząc, kiedy pobiegłam do tej zgnębionej istoty idącej, głośno rozpaczającej. Co się stało? Wydusiłam z siebie. Dlaczego płaczesz? Dopiero teraz spojrzałem na twarz tej osoby i zobaczyłem w gęstym mroku zarys twarzy dziewczyny.
Po usłyszeniu mojego głosu dziewczyna ta całym ciałem przylgnęła do mnie, zarzucając swoje zimne jak lute ręce na moją szyję i wybuchnęła jeszcze większym szlochem. Jakże trudno by było mi nieszczęśliwą istotę uspokoić. Podprowadziła ją do mojej kłody i obydwie usiadłyśmy na nim. Dziewczyna uspokoiła się nieco, odsapnęła cicho, by po chwili wydać z siebie znów głośny jęk. Nie przerywałem jej rozmyśleń. Czekałem, aż sama zacznie mi się zwierzać. Oczywiście nie musiałem czekać zbyt długo. Po kilku minutach zupełnej ciszy, która dzwoniła w uszach, usłyszałem jej jakże melodyjny głos, podobny do poszumu fal. Nieznajoma dziewczyna z wielkim przejęciem i ogromną swadą zaczęła wrzucać z siebie nagromadzony ładunek swych emocjonalnych przeżyć. Usłyszałem tragiczną historię jej życia. Opowiedziała mi o swoim ojcu pijaku, który prawie codziennie katuje ją i jej matkę, gdy przychodzi do domu wieczorem po codziennej libacji. Wtedy dla nich biednych istot, ukryty w grubych murach domu, nadchodził sądny dzień. Żył jej, maltretował, psychicznie i fizycznie, dochodziło do rękoczynów wyzwisk. Tak dalej ona już nie może żyć, woli umrzeć i żyć w takim podleniu, strachu i poniewierce. Dla niej każdy nadchodzący dzień to pasmo udręki. Wiecznie na końcu się koszmar i snak gehenna. Co byś na miejscu zrobiła? Spytała się mnie nagle. Trudno mi było jej w tym okropnym stanie, jakim się znajdowała, cośkolwiek doradzić. Wkrótce na myśl poprosiłem ją, aby z odebrania sobie życia poczekała na później. Śmierć nie jest sensownym rozwiązaniem, rzekłam, i mnie równie zakręciły się w oczach łzy. Zasiedziałyśmy się tego wieczora aż do północy. Pożegnałyśmy się jako dobre przyjaciółki. Beata, bowiem tak miała na imię owa dziewczyna, przyrzekła mi, że nie targnie się na swoje życie w najbliższym czasie. Przekonałem ją, jaki to byłby cios dla jej matki, które, jak wynikało z rozmowy, bardzo ją kochała. Umówiłyśmy się na kolejne spotkanie. Po powrocie do domu letniskowego, gdym położyła się do łóżka, nie mogłem nijak zasnąć. Przed oczyma wciąż stała mi ta biedna dziewczyna oraz miałem w pamięci jej straszliwe położenie. Obudziłem się w sprawie koło południa. Jakże ciągnął mi się ten dzień. Godziny dzielące mnie od spotkania z Beatą w loku się śmaczem tępie. Wyglądałem nocy jak zbawienie. Gdy zbliżała się upragniona pora spotkania, pobiegłam na umówione miejsce, jakby miała przyprawione do ramion skrzydła. Niestety Beaty nie było. Czekałam jednak pełna najczarniejszej myśli, łudząc się, za chwilę ją zobaczy całą i zdrową. A kiedy wreszcie zwątpiłam w jej przyjście i miałam zamiar wracać, nagle z ciemności wyłoniła się znajoma postać. To była ona, Beata. Poczułam ogromną ulgę. Beata spała jak mała lokomotywa. Była cała spocona. Padła na ramiona i zanim usiadłyśmy na kłodzie drzewa, zaczęła urwanymi zdaniami opowiadać, co dzisiejszego dnia się wydarzyło i dlaczego spóźniła się na spotkanie. Wyobraź sobie, moja zdyszana, właśnie wracam ze szpitala marynarki w wojnie w Sopocie, gdzie teraz przebywa mój ojciec. Miałem dzisiaj wypadek. To była jego wina, jak się później okazało w zastępnej ustaleń policji. Wychodził z baru Puchatek w pobliżu mola w Sopocie. Zataczałem się, jako że był pijany, znalazł się na jezdni, gdzie został potrącony przez przejeżdżający samochód, którego kierowca nie zatrzymał się nawet, a odjechał z miejsca wypadku. Będąc w szpitalu, dowiedziałyśmy się z mamą, że ogólny stan zdrowia ojca lekarza określa jako ciężki, ale stabilny. W chwili obecnej jego życiu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo. Beata opowiedziała mi, co czuła w chwili, gdy dowiedziała się od matki, gdzie ojciec przybywa i co mu się przydarzyło. Tego się nie da odpowiedzieć, rzekła. Ale w pierwszej chwili odczułam wielką ulgę, że być może ojciec nie żyje i skończył się nasze kłopoty. Trudno jest to uwierzyć, ale ja się autentycznie cieszyłam. Później jednak, gdym go zobaczyła w szpitalu leżącego samotnie w sali intensywnej terapii, zreflektowałam się, poczułam do niego litość. Ogarnął mnie straszny żal, że wcześniej wyglądałem jego śmierci i rozpłakałem się jak głucho. Oto w ojcu ujrzałem wielkiego nieszczęśnika, opętanego przez alkohol. On był chory, jego należało leczyć. To alkohol wszystkiemu był winien. Ojciec stał się jego zakładnikiem. Stałam nad jego łóżkiem i szlochałam, podobnie jak płakałam wczoraj, a może jeszcze głośniej. Nie wiem, jak to długo trwało, ale w pewnym momencie spostrzegłam, że ojciec patrzy na mnie, by po chwili przenieść wzrok na mamę. W jego oczach było tyle bólu, tyle cierpienia oraz niemych przeprosin, że jeszcze bardziej rozczuliłam się i zawyłam z rozpaczy nad tym biednym, skruszonym grzesznikiem. Gdy spojrzałem na niego, zobaczyłem, jak po jego wychudzonych, zmizerowanych policzkach toczą się grube jak grochy łzy. Wówczas jakoś tajemnicza siła popchnęła mnie w jego kierunku. Padłam na kolana przed nim, ujęłam jego twarz w swe ręce i przytuliłam ją, całując rozpalone gorączką czoło. Kiedy to się działo, poczułam jego kosistą dłoń na swych ramionach, a do uszy dobiegły mi cichutkie słowa wypowiedziane w ściśniętej krtani. Wybacz mi, córeczko, proszę, wybacz mi. Zrozumiałam teraz, jak bardzo was krzywdziłem
I tylko wyzdrowieję, widzę ze szpitala, przestanę pić, wydałem się wami, tak jak powinienem to robić od zawsze. Czy jesteś w stanie mi wybaczyć? Dopytywał cię teraz natarczywie. Serce podpowiadało mi, że jego sługa jest szczera i prawdziwa. Dlatego jeszcze mocniej przywarłem do jego piersi, a z mych ust po raz pierwszy chyba od kilkunastu lat wyrywały się bezwiednie słowa. Kocham cię, tatusiu. Uśmiechnął się do mnie pogodnie i szczęśliwy, prawie natychmiast zapadł ozdrowieńczy sen. Do domu z mamą wracałyśmy rozpromienione, rozbudzono nadzieję na dalsze, lepsze życie. Mama również była odmieniona i jakże szczęśliwa. Jak po raz drugi na swojej drodze życia odnalazła zagubioną miłość. Spytałem się jej, mamuś, czy tato, wytracę przy przyrzeczeniu? Pogładziłem ją wtedy po włosach i wyszeptała czule. Wytrwa, nie bój się o to, ja to wiem. Z Beatą przegadaliśmy prawie północy. Podobnych spotkań było więcej. Widywałyśmy się codziennie do mojego wyjazdu z Dziedzicowa. Główne tematy naszych rozmów były przeważnie jej ojciec, który bardzo szybko powracał do zdrowia. Wyjeżdżając, rzekłem sobie, że będziemy prowadzić nadal ożywioną korespondencję, a mnie w chwili wyjazdu, jak się, że ciężko było na sercu. Serce przepełniona tęsknota za Beatą. Mówiłem sobie często sama do siebie, a mnie szkoda lata, które dało mi wspaniałą przyjaciółkę. Korespondując, dowiedziałem się, że ojciec po powrocie do domu od oczyma zdanego słowa. Od pierwszego dnia po wyjściu ze szpitala stał się innym człowiekiem. Zarwał kontakty towarzyskie z byłymi kumplami, przestał pić wódkę. Zajął się domem i jego domownikami. Przełamał barierę alkoholizmu i zwyciężył. Matka Beaty odżyła, promieniała nadzieją i radością pozyskania męża, a Beata odnalazła nareszcie ojca. No to był taki opowiadanie. No nie wiem, jak go ocenić. To już po kiedyś czytelnik musi oceniać. No widzę znowu, że słuchacie uważnie. Słuchasz uważnie? No to fajnie. Nie będę się pytał znowu mojego literaturoznawcę, jak on to oceni, bo może krytycznie, ale to już nie będę cię teraz może pytał. Chociaż ja byś dwa słówka rzekł, to byłbym też zadowolony. Powiedziałbym taki typowy schemat. Tak. Troszkę, żeby tak za serce łapał. To intencja chyba była to było napisane. Na pewno trzyma w napięciu, jak to się skończy. Czy happy endem, czy inaczej. Tak? Czyli jest nadzieja, że takie opowiadania można będzie... No, trzeba próbować. Super. Jak rozbudujesz to, Władysławie, to dopiszemy cię do kręgu pozytywizmu. Ale to ja mam takich... Krasomóstwo, dobre. Ale to ja mam takich opowiadań mnóstwo. Tylko mówię, one czekają na stosowną chwilę. A to będzie związane też peci. Jak będą pieniążki, to... Ja poczekam, jak popełnisz jakieś kryminalne... No nie, ja mam powieść gotową, romantyczną, ale bardzo wzruszającą. Naprawdę dla kobiet by była wspaniała. Troszkę długa, bo 300 stron by liczyła. Ale to też koszty są wydania i dlatego naraziliśmy sobie komputer. Co Janusz, mówisz, że w jeden wieczór przeczytasz żonie ten romans? One będą czytać. Czyli możemy kontynuować. Zgadzam się, tak, bardzo proszę. Właśnie z tą książeczką, która tutaj teraz w tym roku została wydana i związane właśnie będą te słowa z tą książeczką moją. Wiesz, Zławice z dziejów wsi. Tytuł niechaj nie zrazi czytelników, bowiem nie jest to książka stricte o Wierzchosławicach. Porusza mnie zagadnienie związane także ze sobą Wincentego Witosa, kto w dużym zakresie jako człowieka z krwi i kości, a nie jakiegoś ze spiżu postać. Ale to za chwileczkę o tym powiem. Wszystkie książki, które dotychczas ukazały się, wydałem, sfinansowałem ze swoich emeryckich funduszy. Nakład siłą rzeczy nie jest wysoki, ale wystarczający, by zaspokoić potrzeby tych czytelników, którzy chcą zapoznać się z tematyką i mojej twórczości pisarskiej. Jak się potocznie mówi, chadzam własnymi ścieżkami, ale nigdy nie chodzę na skróty. Jestem niezależnym twórcą. Piszę to, co uważam za słuszne i prawdziwe, nie oglądając się na to, co decydenci mają w tej sprawie do powiedzenia. Moją najnowszą książkę chciałbym zarekomendować kilkoma słowy tylko.
napisałem, wydałem, sponsorów nie szukałem. Sponsorzy to balas według mnie, z którym autor siłą rzeczy musi się liczyć. Dają kasę, więc chcą w jakiś sposób wpływać na treść książki. Życzą sobie, aby napisać na przykład o rodzinie, o dziadku, babci, a ja mówię dość takim oczekiwaniom. Jeżeli w mojej książce coś ma być o rodzinie, o wnuczkach, to tylko moi. Ja to będę pisał o swojej rodzinie, a nie żeby komuś o innych wnuczkach pisać. Prawdę mówiąc, nigdy nie eksponuję swojej rodziny. Byłoby to nieetyczne. Dochodzą mnie głosy, że czasem nie trzyma się głównego toku narracji i odbiegam od tematu pierwszorzędnego. Jest to prawda. To zamierzony cel. Gdzież mógłbym zaprezentować swoje poglądy, jak nie w swojej książce? Piszę więc o zabijaniu, powstaniu wszechświata, moralności, istnieniu Boga. Jest to zamierzone działanie. Moje alter ego, użycie tego zwrotu nie może odbiegać od przekazu słownikowego. Ale ja mam swoje przemyślenia. Co do istoty wszechświata, Boga, filozofii, czy natury istnienia, umiłowania mądrości, dążenia do wiedzy, czy poszukiwania pewności siebie, a w szczególności prawdy. Uważam, że książka ma być ciekawa, a nie monotonna. Napisana językiem przystępnym, bez naukowych pojęć. Czytelnik niekoniecznie posiada słownik wyrazów obcych, by przy czytaniu książki co róż do niej zaglądał, aby zapoznał się, co autor ma na myśli, kiedy posługuje się danym słowem nieużywanym potocznie. Ja piszę językiem prostym, zrozumiałym dla każdego. To jest atut chyba mojego pisarstwa. Wierzchosławice z dziejów wsi nie jest to książka o historii tej wsi. Nie jest kompendium wiedzy o Wierzchosławicach. Obejmuje zagadnienia od drugiej połowy XIX wieku do współczesności, tak bym powiedział. Skupiłem się głównie na galicyjskiej biedzie, nędzy, rabacji, oświacie, początkach autonomii galicyjskiej i przedstawienia, jak już mówiłem, osoby Wincentego Witosa jako zwyczajnego człowieka, a nie postaci pomnikowej ze Spiżu. Pisze o jego miłości dojrzałego mężczyzny do Katarzyny Świątkówny Balalowej. Ten temat jest nowatorski, aczkolwiek nie pisze wszystkiego, co o osobistym życiu przywódcy chłopców wiem. Zachowały się jego listy pisane do tej kobiety. W Muzeum Historii Ruchu Ludowego w Warszawie tych listów jest ponad 130 w sumie rzeczy. A niedawno Muzeum Wincentego Witosa zakupiło 16 listów, też właśnie pisanych do Balalowej przez premiera Witosa z lat 1924-1925. Ciekawostką niech będzie właśnie fakt, że Witos w tych listach napomina co róż swoją, powiedzmy szczerze, kochankę. Bo pani redaktor, która przyjechała do Muzeum Witosa, ja w tym czasie byłem, u Janusza Skickiego, i taki między nami rozmowa potoczyła się. Jak to interpretować, tą miłość Witosa? No ja mówię, może nie mówmy tak dosłownie o cielesności tej miłości, bo dla niektórych PSL-u członków to będzie szok, bo oni być może nawet nie spodziewali się, że Witos miał kiedyś kochankę, bo nie mówiło się nigdy o Witosowej kochance. Ale niestety on w tych listach prosi tą kochankę. Proszę niszczyć te listy, spalić. A ona niestety tego nie zrobiła. Dlatego te listy się zachowały do chwili obecnej, z czego partia PSL nie jest zadowolona, powiedziałbym, i ma pewien problem. Bowiem listy obalają mit Witosa jako męża wiernego, bez jakiejkolwiek skazy. Witos trafił na cokoło już dawno, ale nie wolno nam zapominać, że nie był półbogiem, ani bogiem z małej litery oczywiście. Był tylko człowiekiem, miał słabostki, wady, nawyki, przyzwyczajenia. Stawiając go na cokolwiek, zbraniamy się widzieć w nim człowieka, normalnego człowieka z krwi i kości. Witos nie był lubiany w kręgach, wyższych kręgach wyższych społecznych. Miał w nich wiele przeciwników. Za to kochała go najuboższa część społeczeństwa. Kochali go właśnie chłopi, z których się właśnie tej warstwy się wywodził. A czy kochali go chłopi z Wierzchosławic? To jest ciekawe pytanie i właściwie można powiedzieć, że nie kochali go.
A czy powinni? Znowu tak zadam takie pytanie przewrotnie. Czy Kosia trzeba powiedzieć, że nie? Ale czy kocha się proroka, który pochodzi z własnego kraju? No właśnie, tu jest też taki problem, że z reguły tak nie jest, że chyba raczej nie kocha się proroka pochodzącego z własnego kraju. Litos nie był we własnej wsi zbyt lubiany. Ponoć utrzymywał ściślejsze kontakty z tą warstwą chłopstwa z wyższej sfery. Czy jak był gospodarzem, miał morgi, miał hektary, to tak. A tym biedniejszym, jak mówią, na powitanie nie podawał tylko dwa palce, nie całą rękę. No i takie są przekazy, zachowały się do dzisiaj, że jednak te wychodził z tej chodził jako chłop z tej warstwy, ale niestety tych najuboższych chłopów jakby unika. W książce tam podaje przykład taki stosowny odnośnie, czy jak to było z tym kochaniem Witosa przez ludzi z Wierzchosławic. Nie kochali go. Naprawdę, i jak mówię, przykrością naprawia fakt, że nawet w dobie współczesnej rozmowa z ludźmi pochodzącymi z Wierzchosławic, o byłym wójcie, który został premierem, nie usłyszymy ochów i achów, a jeden sarkazm. On nic nie zrobił dla Wierzchosławic. Ja, który właściwie zgłębiłem jego biogram dosyć szczegółowo, bo ta postać właściwie bardzo mnie fascynowała od zawsze, chociaż nie jest moim idolem, ale powiem jedno. Ile mógł to zrobił? Witam cię, Stasiu, choć jak przemknąłeś, żebym cię nawet nie widział. No, ty Stasiu, tam siedzi. No bo chyba nie zauważyłem cię, jak przeszedłeś. No bardzo mi miło, że jesteś. A i gdzieś tutaj też jest pan Antoni? A jesteś, no witam cię też, no bo też tak było. Ile mógł to zrobił? Dać od siebie wszystkiego nie mógł, bo właściwie sam niewiele posiadał. Przyjeżdżali tam, jak mówią, dziennikarze z ogólnopolski spis i szukali jego zamku, szukali jego młynów, szukali jego bogactwa. No niestety nie miał tego. W latach 1905-1913 wybudował ten domek, co teraz stoi do dzisiaj, tu swoją zagrodę właściwie, no, zagrodę Witosa, co jest ta niestara, taka nowa. I to tam były dwie stodoły, stajnia, no i właściwie ten dom. Więcej nic nie miał. Opinia o nim, o nic nie dawaniu jest dla prezesa Witosa wszechmiar krzywdząca. Spoufalać się z wszystkimi krajami, powiedzmy sobie szczerze, nie mógł, kiedy był na świeczniku władzy. To oczywiście względu, którego nie rozumie, to jego sprawa. W książce zamieszczam rozdział o próbach rehabilitacji Witosa. Jest, jak to możliwe, że kawaler Orła Białego, trzykrotny premier, zwycięski premier wojny 1920 roku, nadal figuruje w rejestrach sądowych jako pospolity przestępca. Próby rehabilitacji jego osoby spełzają o niczym. Wolą rządzących jest, by nie dopuścić do jego rehabilitacji. Widzimy polityków różnych partii, które rokrocznie przyjeżdżają do Wierzchosławic i fotografują się na tle kaplicy Witosa. Ale podpierają się jego wizerunkiem, ale boją się jak diabeł święconej wody dopuścić do kasacji tego wyroku Sądu Procesu Brzeskiego. Dlaczego tak się dzieje? Mam swoje przemyślenia w tym temacie, ale o tych przemyśleniach za chwilę. Teraz skupię się na wizycie prezydenta Dudy w Wierzchosławicach ze stycznia tego roku. Wydawało mi się, że po tej wizycie nastąpi przełom w danej sprawie, że no i mija rok, a nic się nie dzieje. Pozostają jak zwykle tylko puste słowa i gesty. Duda przecież powiedział wyraźnie o Witosie. Choć został niesprawiedliwie skazany, choć był niesprawiedliwie oskarżony, choć został skrzywdzony przez polskie władze, a więc można powiedzieć, został skrzywdzony przez Polskę. Nigdy nie powiedział na Polskę złego słowa. Były to słowa bez pokrycia. Władza z przyczyn koniunkturalnych manipulują biografią tego wielkiego Polaka, ale nikt nie ma zamiaru kiwnąć palcem, by uznać go za prawego człowieka, na którym nie ciąży pospolite przestępstwo, a o jakie został bezpodstawnie oskarżony. Uważam, że władze i politycy boją się, że gdyby doszło do rehabilitacji Witosa, to należałoby wskazać na tego, który wsadził do więzienia ówczesnych polityków, ówczesnej opozycji. Sam wypisywał nazwiska tych, którzy mieli się znaleźć za murami twierdzy brzeskiej. Jednak nazwisko to budzi do dzisiejszej przerażenie. Dlatego Witos musi pozostać tylko ułaskawionym przestępcą, objęła go amnestia rządu emigracyjnego, ale nigdy nie zrehabilitowany.
Jednym zdaniem, w Polsce politycy wolą się nie narażać sympatykom sanacyjnych rządów Józefa Piłsudskiego. Taka jest bolesna prawda. Raczej nigdy nie doczekamy się finału w sądzie kasacyjnym. Ta sprawa jest najciemniejszą kartą II Rzeczypospolitej. Wyrok na opozycjonistów wydano, co ciekawe, na podstawie obowiązującego wówczas prawa w Polsce rosyjskiego kodeksu karnego z 1903 roku. Jest to kuriozum w sumie rzeczy, według mnie. Jest to jawna kpina demokracji, którą Polska współczesna się szczyci. Zaginęły ponoć akta z procesu żydowskiego. Więc Witos, jeden z ojców niepodległości, jest nadal zasądzonym przestępcą i tak pozostanie, aż się ktoś otrząśnie, by go wreszcie zrehabilitować. To jest związane z próbą rehabilitacji. Jeszcze jak Państwo sobie życzą, to jeszcze bym ten wątek troszeczkę pociągnął, związany z książką, co mam przekazać odnośnie Witosa. No, słucham Cię, gospodynie, słucham. Dziękuję. Proszę Państwa, jeśli ktoś przeczytał krótką książeczkę o naszej szkole w Jagiellonii Szlacheckiej, to się dowiedział, że Antoni ładnie tam napisał, że Wincenty Witos mieszkał też w Piotrkinach. No, ja akurat wiedziałam, ale wzmianek o tym jest niewiele. Jeśli pozwolisz, Władysławie, zapytam Cię, Antoni, publicznie, czy to u Twojego dziadka mieszka. Cudownie, a czy Ty możesz tak nam troszkę więcej, Władziu, będzie nam miło i Ty powiedz coś więcej, powiedz potomkom. Jeśli Władziu pozwoli. Bo ale ja to tak przecież proszę bardzo. I później chciałbym też się na chwileczkę do głosu. W związku z tym, o czym mówisz, o tych listach Witosa do Katarzyny Świątek, od tego może zacznę. Tak się złożyło, że w latach 80. ubiegłego wieku syn Katarzyny Świątek, ona sama spoczywa go na cmentarzu Mędrzechowie. W Mędrzechowie, który był chyba w niedostatku, sprzedawał te listy na giełdzie. Sam sobie kupiłem parę listów, ich było dużo. Wtedy mnie to interesowało, bo to na papierach firmowych, można powiedzieć, czyli z pieczęcią prezydent Rady Ministrów w 1923 roku. I nie porównywałbym relacji Witosa do Katarzyny Świątek w sposób wyłącznie taki bardzo osobisty. Bo jak się czyta te niektóre listy, to tam przewija się przede wszystkim samotność człowieka. Witosa. Ona była jego powiernicą także dlatego, że on był przecież prezesem, oprócz tego, że był premierem trzykrotnie, był prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego PiAR. I ona w Krakowie faktycznie prowadziła to stronnictwo. Była... Najpierw w Tarnowie była w sekretariacie. W Krakowie była w zarządzie i ona to prowadziła. Stąd też tych listów było tak dużo. Nie porównywałbym tych listów na przykład ani by mi nie nadawał takiego znaczenia, jak przypuśćmy listy czy maile posła Pięty do... Nie, to jest zupełnie, to jest inna relacja. Wątki polityczne poruszały. Tytułem tego wyjaśnienia, czy uzupełnienia, jeśli pozwolę. Druga rzecz jest taka, z tym owym białym. Rzeczywiście podejmowane były na przestrzeni ostatnich lat próby zwrócenia tego orła białego. To wrócił. Tak, ale nawet i świętej pamięci poseł Woda dużo włożył w to siły. Tak się jednak stało wszystko, że no, różne być może motywy czy przesłanki przemawiają za tym, że nie zostało to jeszcze zmaterializowane. Chociaż może jest jakieś światło w tunelu, bo w ostatnich tygodniach na 11 listopada spośród tych 25 postaci, także i części nie żyjących, ale zasłużonych w związku ze stuleciem odrodzenia Polski, no to prezydent w Belwederze nadawał orły białe, nadano też najbliższemu współpracownikowi Witosa Stanisławowi Mierzwie, który spoczywa właśnie w kaplicy w Wieszczosławicach. Postać Witosa mnie chrapuje także z tych powodów, bo do tego wrócę, jeśli tylko pozwolisz. On tu mieszkał jesienią 1914 roku.
jak Rosjanie się już cofali spod Krakowa, jak się front ustabilizował na Dunajcu, Witus był właściwie traktowany przez Niemców jako szpieg, szpieg rosyjski. Stąd też roztropnie wziął i zabrał swoją żonę i bydlątko i przegonił przez las i znalazł się w Wojciecha, który, no jego dziadka. Ale tu podejmował różnego rodzaju działalność taką, która była, no, miała charakter pomocowy. Jeździł do starostwa w Brzesku, podejmował tam różnego rodzaju interwencje, stąd też relacje jego z niektórymi ludźmi tu, z Wiadomym Szlacheckich, Jadłowskich, bo były takie bardzo trwałe. Ale to tylko, nie o Witosie jest mowa, dlatego tak tylko nie pozwoliłem sobie na ten. Korzystałem oczywiście z zaproszenia do głosu. Ja naszym krótkim zdaniem. Mogłabym cię prosić, Antoni, dołączymy go do kroniki biblioteki. Jakbyś popełnił kilka zdań z wspomnień, którymi cię obdarowano w domu. Będzie miło. To może porządnie przyjąć. No nie, nie mówię teraz absolutnie, no błagam cię. Dziękuję. Znaczy się wątek Witosa, on to szczegółowo pisał, można powiedzieć, w moich wspomnieniach, nie, jak tą skórką przemieszczał się do Biadoli, mieszkał u góry. Oczywiście spotykał się w Bielczy potem, u Wróbla i to widział to nędzę niesamowitą, ten czas nie pły, wszy, no to wszystko, to jest wątek przerażający, ale taka prawda była. No i ja mówię jeszcze kilka słów odnośnie, co jestem strasznie zbulwersowany. Jak wyglądało, no, twórczość pisarska Witentego Witosa, to nie wiem, może Państwo znają, może nie. Mam tu na myśli jego pięć tomów dzieła wybrane. W 1988 roku jego twórczość pisarska Witosa w latach 60-70 była trudna do zdobycia. Właściwie w 67 roku ukazał się jego tom, moje wspomnienie i tą książkę trzeba było polować, żeby ktośkolwiek miał, bo to był przedruk chyba wydania francuskiego, w Paryżu to się ukazało. No i nagle w 1988 roku jestem w Tarnowie, w księgarni na Wałowej i są bony subskrypcyjne na dzieła Witosa. Oczywiście wziąłem, nie? No i w 1988 roku ukazał się pierwszy tom tych dzieł Witosa. No, mówię, no to teraz bardzo szybko uskutecznią, nie? No jak już jest ten pierwszy tom, to będzie drugi, trzeci, czwarty, piąty i już będę kolekcjonerem, będę miał wszystkie dzieła. No niestety tak nie było dobrze. 88 rok, następny tom 90, następny tom 95, następne 8 lat później, a dopiero piąty tom dzieł Witosa ukazał się 19 lat od chwili pierwszego tomu. No to ja mówię, pytałem się w duchu, czy tam wyglądać edycja wydawnicza tak potrzebnego dzieła, widząc i właśnie, widząc niejednokrotnie tłumy działaczy partii chłopskiej na różnych uroczystościach poświęconych temu Witosowi, zadawałem sobie pytanie, ilu z nich ma w swojej biblioteczce dzieło tego polityka? Ilu z nich je przeczytało? A ilu ma w serce jego ideje? Czy nie jest czasem tak, że wielu z nich to, co robi, robi tylko na pokaz? Witos jest im potrzebny w robieniu swojej politycznej kariery. Dodam tylko, że prowadziłem korespondencję z wydawnictwem, czyli Ludową Spółdzielnią Wydawniczą, zadając pytanie, kiedy ukaże kolejny tom. Odpowiedzi były niezbyt zachęcające. To jakby nikomu nie zależało na wydaniu kompletu dzieł przywódcy chłopskiego. Przy wydaniu kolejnych tomów nastąpiło, jak to się mówi, okrajanie nakładu. Pierwszy tom ukazał się w nakładzie około 50 tysięcy, a już ten ostatni tom, no niestety 2000. Jest proporcja niesamowita. No i zadałem też pytanie wydawnictwu, co się dzieje, dlaczego taki niski nakład? Odpowiedź otrzymałem taką, że nie ma komu kupować, czytać tych dzieł Witosa. No to jest dla mnie było strasznie przerażające. Jak nie można, jak naprawdę dla mnie te pierwsze tomy, dwa, czyta się jak świetną powieść. No tak pięknie napisane językiem polszczyzną, pięknie napisane według mnie. Chyba Antoś też to potwierdzisz, nie? Tak, ale z tym wydawnictwem to było tak, to problemy ludowej spółdzielni wydawniczej, która marniała po prostu, zwłaszcza w czasie transformacji, przejawiały się tym, że jej możliwości wydawnicze były coraz mniejsze. Nawet jak w Warszawie pracowałem, to jedna z
osób u mnie tam w sekretariacie pracowała w tej spółdzielni i czasami rozmawialiśmy na temat tych wydawnictw. Nie przypadałbym tu takiej miary, że to był brak woli polityków. To były bardziej prozaiczne powody sami. Zgadza się, tylko jak się coś powiem, napisano mi tak, że książki dzieła leżą, mówi, w magazynie nie ma kto kupować. Miały iść na przemian. Dosłownie miały iść na przemian. No i jak rozmawiałem z dyrektorem Skickim Muzeum Wicery Witosa, otrzymali właśnie w darze z wydawnictwa za darmo te książki, które miały iść na przemian. No to jest naprawdę przykra sytuacja. Była taka rzeczywiście przerwa kilkuletnia, bo później jak się te spełnienia pokazały, to właściwie w kraju, to dopiero pani Olakowa, Barbara Olak napisała Smole Stanem Witosa. Ile to? 10 lat temu. Tak, to była rzeczywiście przerwa. A jeszcze, jeśli pozwolisz, ty również i państwo, na jedną uwagę tego szacunku Witosa w samej Wierzchosławicach. Różnie z tym było, ale dzisiaj czasami, jak tam w tamtych stronach bywacie, jest taki Ulga się nazywa, taki kanał. To jest właśnie sprawa Witosa. Bo Witos, jeszcze jak był wójtem, no to postanowił te wszystkie mokradła na tych dniach, czy dniach osuszyć. Kopano tam kanał, który nie miał wtedy nazwy jeszcze. No to miejscowi gospodarze robili różne rzeczy, żeby temu się sprzeciwić, zaoponować. Witos był wróg właściwie wszystkiego, że ich gospodarstwa upadają. Później jak to trochę dopiero usłyszono i zaczęło to działać, sami mieszkańcy nazwali to ulgą. I tak zostało do dnia dzisiejszego. Zgadza się z tym, że jak mówię, przeprowadzenie melioracji w Wierzchosławicach zasługą jest Witosa. Tak? Bezwzględną zasługą. Tych kanałów, które zostały w dobie ówczesnej wykopanych, to było ponad 30. I każdy kanał ma swoją nazwę, nie? I to jednak jest zasługą, ale dlatego na mnie mówię jeszcze w ubiegłym roku. Przeprowadzałem wywiad starszym człowiekiem, który znał Witosa. No i mówię, no może coś pozytywnego pan powie o Witosie, o premierze. No to jak zawsze, jak słyszę, usłyszymy to, on nic nie zrobił dla Wierzchosławic. No to dla mnie to jest nie do przekonujące, że nic nie zrobił. Wiele zrobił, ale wszystkiego niestety nie mógł zrobić. Jeśli chodzi, tak jak mówisz, o te listy Witosa do Świątkówny, Baralowej Świątkówny, to też czytałem oczywiście i znam tematykę. I też bym nie określał to stricte, że to miłosne Witosy. Pojawiają się czułe słówka, wyrażenie, kocham cię i tak dalej, co je w usta i tak dalej, nie? No, ale bądźmy też szczerzy, że musiała być ta bliższa więź, że nie tylko to była platoniczna miłość, bo właśnie, jeżeli chodzi o użycie, platynowa miłość, jak już mówiłem, była pani redaktor z Radia Trójki z Krakowa w muzeum i razem z Januszem Skickim, dyrektorem, no zaczęliśmy przekonywać, żeby może nie pisać dosłownie tak wszystkiego, nie? I ona właśnie ukazał się tekst z tego wywiadu Skickiego z tą panią redaktor i ona używa słowa miłości platonicznej, nie? No, może niech i tak zostanie, nie? Każdy może to odbierać inaczej. Chociaż dobrze wiemy, no jak tu miejscowościach tu blisko Wierzchosławic. No jeśli naprawdę starszy człowiek zapyta o Witosa, no to on mówi, że każdy mówi, że tych kochanek miał więcej, nie? Że co wioska, no tak się mówi, no i taka prawda, no. Co wioska to no i tak w Bogumiowicach to już oficjalnie mówili o synie Witosa, nie? No to i to wprawdzie no, musiał być, bo on był podobny, wypisz mi mały Witos, ten niby. No, dobrze jest, że ta książka jest takim swoistym odrązowieniem postaci Witosa, bo nawet teraz się ukazała Mieszkanie z Wierzchosławic, chyba Roman Głowacki napisał. Tak, ale tygodni temu, prawda, ale to w tym kontekście niepodległościowym. Tak właśnie. I to jest taki biogram typowy Witosa. Taki posągowy. Posągowy, no, właśnie. To odrązowienie z twojej strony. To jest znaczenie, bo znaczy się, ja powiem tak, że nie korzystałem z biografii, nie korzystałem z biogramów Witosa ogólnie dostępnych. Jeżeli chodzi o Witosa, chciałem go przedstawić w formie takiej, na przykład jest taki długi rozdział związany właśnie z jego dojściem do politycznych stanowisk. Przez 3 miesiące przeglądałem wszystkie gazety
miejscowy klub, nazywa się Spogoń, Nowa Reforma, Kurier Lwowski i jeszcze jedno już tam i szukiwałem takich wiadomości ciekawych właśnie związanych z Witosem. Co piszą gazety? I według mnie to jest właściwie odniesienie do tego Witosa, jak to następowało, że dobił się do takich wysokich stanowisk i tak dalej. I tu już bym, i właśnie, jeszcze teraz chodzi jeszcze dwa słówka o tej książce, która tutaj jest, tutaj napisałem. Dwa rozdziały końcowe to są faktycznie nowum, nigdzie nie, dotychczas nie były publikowane, o parcelacji folwarku Wierzchosławickiego i spółdzielnia produkcyjna, która istniała właśnie, aż dziw się bierze, dlaczego została założona Wierzchosławica w mateczniku Witosa, chyba na przekór wszystkim mamy PSL-owcom w ten czas, że no, Witosa wsi musi być spółdzielnia produkcyjna. No to ten temat też poruszałeś, spółdzielnia produkcyjnie, tam troszeczkę tam chyba cytuję niektóre swoje wypowiedzi jednośnie może o spółdzielniach to produkcyjnych jako takich, nie? I są te dwa rozdziały, to są nową według mnie, nieporuszane, ale chodzi o samą spółdzielnię produkcyjną w Wierzchosławicach, to powiem tylko kilka słów zdań i na tym być może zakończyli. Co do spółdzielni produkcyjnej, spróbowałem otworzyć jej losy od chwili powołania do życia, aż po jej sprzedaż. Losy bardzo burzliwe i dramatyczne, związane z zawiązaniem spółdzieli mateczników Witosa aż ku owoczy. UB od początku penetrowała środowisko spółdzielców, patrzyło na ręce wszystkim, by mieć na oku, jak rozwijała się spółdzielnia. Łatwo nie było, ale o wszystkim dowie się czytelnik, sam czytelnik podczas uważnej lektury tej książki. Życzę pozytywnego odbioru, zrozumienia dla autora, któremu przypisanie tej książki nie było łatwo w doborze źródeł i materiałów archiwalnych, z których skorzystał. A jeszcze, jak już jestem przy głosie, pani pozwoli, gospodyni, to taki krótki wierszyk przeczytam dla Witosa jako mojego spółziomka. Chłopu z dwudniaków. Ma tytuł. Przyjacielu, człowieku synu, tej ziemi ubogiej, umyśle prawej, chłonny, idei nowych, mądrych. Pochodzę jasności w mroku zacofania chłopskiej niedoli. Drwalą nieciosanego pnia, sękatego człowieczeństwa, oraczu duszy ludzkiej, siewco skrytej nadziei, na lepsze jutro, najbliższy ranek. Wskrzesiłem w sercu chłopa miłość do ojczystego kraju, będąc mu przykładem stosownym. Nauczycielu samouku, wnieciłeś iskrę buntu wśród wielkiej gawiedzi. Hardo nosiłeś głowę, dumne czoło odkrywałeś, nie giąłeś się w pokłonach przed plebanem, dworskim panem. Miałeś odwagę głosić hasła nowe, święte. Chłopskie sprawy broniłeś, winąc niego stoję, jako że żywią i bronią naród cały. Sługami byli tej ziemi, ich rodzicielki. Znali smak gorzkiego chleba, pod cieknących czoła, tyś byłeś przywódcą, jedyną ostoją. Wyrosłeś z korzenia biedy, zawsze byłeś sobą, przyjacielu ludu. Ciężką pracą rąk swoich dopiąłeś celu. Magnat kłaniał się tobie, chylił kapelusza. Chłop zwyciężył świat możnych, pychy, pańskiej buty. Kiedy chłop był zerem, wzorem Kopernika, tyś ruszył spotkać wieśniaczy lud. Otworzyły im się oczy, zrozumieli, że są tacy sami, jako i inni. Będąc posłem, prezesem partii zbornaków koniecznych, tchnąłeś w zastępstwie chłopstwa światło myśl do czynu, niebiernego siedzenia i klepania biedy. Chwała ci za to, Witosie, coś dla chłopa uczynił. Kroczyli wraz z tobą do władzy, być potworą. W ciężkich czasach sanacji tyś okazał się być zwycięzcą, nigdy nie będąc zwyciężonym. To jest wiersz dla Witosa. A takie pytanie, kiedy on powstał? On powstał dosyć dawno. To już bym powiedział początek lat 90. No, ale on jest troszeczkę zmodyfikowany. Bo był troszkę inaczej, ale wyrzuciłem mnie tu, że elementy, które nie bardzo pasowały, teraz już jest w takiej formie dosyć przystępnej. No, to tak w skrócie by wyglądało. Mógłbym jeszcze... Przepraszam, Władysławie, muszę się wtrącić, albowiem widzę, że towarzystwo więdnie. Nie chciałabym skratować. Ja mam taką propozycję. Podzielimy to teraz na drugą część, czyli zaprosimy Państwa, którzy siedzą w drugim rzędzie, na tą stronę stołu, podamy sobie ciasto i dalej będziemy w jeszcze bliższej rodzinie.
Ja już tą część tak całkiem sztampową zakończę. Mariolko, uwielbiam cię, dziurka, i ja będę cię podziwiać. Dziękuję ci, Konia, że jesteś. Broń Boże, pa... Nikt nie wychodzi. Gładziu, pisz, pisz, zanieś żonie, ewentualnie, nie wiem, dzieciom daj, babci się. Jeśli uznasz, że to będzie godna pamiątka naszego spotkania. Drodzy Państwo, pani gdzie? Mariolko, ja cię proszę, ty to weź.